Maćko, witamy w piątek. No i tak, położyliśmy sobie izolację przeciwwilgociową poziomą. I najpierw ustawiamy cztery narożniki, nie? Także wymiar, osie. Dzisiaj chcemy wymurować sobie pierwszą warstwę, tak żeby nam to stanęło wszystko. Jutro prawdopodobnie będziemy mieli wolne. Z tego względu, że raz to mam parę spraw do załatwienia, a dwa na poniedziałek mamy mieć HDS-a, żeby nam wrzucił towar tutaj, także zależy nam na tym, żeby sobie te osie połapać, później będziemy po prostu mogli sobie położyć, gdzie będziemy chcieli, nie? Nie będzie nam przeszkadzało. Także wracamy, jak będziemy murować. Pierwszy bloczek. Niwelatorem sobie jeszcze sprawdziliśmy. O, Stasiu już zabrał. Także nic się nie zmieniło. Jest gitara. Teraz tak. Tutaj poziom nas interesuje. No i pion. Uprzedzam komentarze. Nie używam gumowego młotka. Tym mi się lepiej robi. Bloczek szybciej reaguje na taki młotek. A uwierzcie mi, nic mu nie zrobicie. Jeszcze chcę do dołu. Zawsze mi na zewnątrz ucieka. Zawsze, nie wiem, czy tak na prawy nakładam, czy co. Zostawię, żeby się tak ciągnął szybko, nie? Poziom jest. Jeszcze raz pionik. Pionik jest. Wysokość jest 26. Dobra, lecimy teraz następnym kanał. Beton! Trzeba się tutaj trochę ruszać, bo ciągnie wodę to, nie? Ale to na jedno dobre, bo można by go zamoczyć. One prędzej się sznurek zapnie. Przemek, beton. Dobra. Dobra zupa z bobra. No i to, co mówiłem, zawsze mi ucieka na tą mańkę. Teraz niby dużo mniej zaprawy, tak? Tak się wydaje, nie? Poziomik.
kontroling. O dziadu. Poziom jest, to jest. Wysokość jest. Dobra. Jeszcze dwa tak zrobimy. I ustawiamy, nie? Albo nagram, a co mi tam? Wiem, że dużo ludzi ma pytań. Znaczy, to jest taka, powiem wam, jedna z ważniejszych rzeczy przy murowaniu ścian nośnych. Teraz gazobetonu, bo od tego zależy wszystko, przekątna, poziom ścian. Wymiary, nie? Przede wszystkim. Może najpierw sobie sprawdzę teraz pion. Co bym nie robił, to zawsze mi tam ucieka. Dobra. Droga jak najbardziej. Okej. Next. Dam więcej tam na przód. Samolodek jakiś. Opa. Powiem wam, że po tych bloczkach betonowych to styropian. Jednej rzeczy tam nie sprawdziliśmy, Łukasz. Panie Łukasz, co nie przypominasz? Bajka. Zobaczcie, dalej to samo. Tak nawaliłem tam więcej. Dobra. Dobra. Teraz tak. Trzeba wziąć jeszcze poprawkę na to, że tam tynku trochę doszło. Dobra, Łukasz, miara. Droga, tak samo jak z bloczkami betonowymi.
11.1 ma być. 15.4, 2 mm do mnie weź. Trzeba poprawkę zrobić. Tam wychodzi ci za mur. No, ale to wiesz, tyk doszedł, nie? Dobra, pyknij go, letko. Do mnie. Trzymaj. Dobra, czekaj, przesadziłem. Masz? Czekaj chwilę. Ustawię tego dziada bliżej. Nie będzie nam tak szarpać. Muszę ten laserowy dalekomierz kupić. Masz? Dobra, idealnie. Dobra, bierz sznurek. Jest lico. Tutaj mam bajkę. Dobra, chodź tu przytrzymaj. Jeszcze sprawdzę. Sprawdzę sam. Masz? Nie no, bajeczka. Nie robiłeś mnie w koniu. Dobra, teraz tak. Dawaj tamten wymiar. No, tylko tam idź. Daj mi to, złap na tamten koniec, co miałeś. Tam idź, gdzie idziesz? Tak samo łukanie jak na bloczkach. To jest ta sama zasada. Tylko trzymaj mocno. Masz? Dobra, ja mogę wysunąć, to sporo. No. Byłoby. Dobra. Daj sznurek. Kurde, wiatr wie trochę. No, naciągnij dobrze. Deczko. O, masz, żeby końcem nie dotykał. Tylko w środek go. Co? Jest? Dobra, dawaj jeszcze raz. No kurczę, nie wiało przez sekundę. Masz? 15.1, 1 mm, dobra. Mi się wydaje, że ten 1 mm to tyle, co się zagięło. Dobra, idź tam. Co się taśma zagięła? Tam busa postawiłem i nie ciągnie ten wiatr, nie? Do mnie nie pójdzie? Dobra, daj trochę do mnie. Jeszcze raz będziemy musieli.
taka zabawa, trzeba się obiegać. Masz? Jeszcze 0,5 centa. To tynkowanie to jest dobre, ale trochę nas w konia robi, bo doszło muru, nie? Ma? Jeszcze dosłownie milimetr. Dotknij tam u siebie. Masz? Baja. Dawaj tam. Jeszcze 60. Masz? No tu jest bajeczka. Dobra, dawaj jeszcze raz te. I lico, bo już go pukaliśmy, to się mogło zmienić. Nie zapij się. O, musimy mocno, Łukasz, napiąć. O, ciągnij dobrze. 15. Idealnie, jak widać. 15,1. Dobra. 15,1,1, ale ona trochę się wygięła ta pod wpływem wiatru. Zresztą przekątna nam pokaże. Masz? 15,1, idealnie. Tutaj widzicie, jak bloczek jest, to jej nie krzywi, nie? Dawaj przekątną. Przemek, zabieraj te bloczki. Mówiłem, żeby te przekątne, te dwa. Przemek, stań tam na środku. Czekaj sekundę. Z drugiej strony stań z metrówki. O! Dobra. Siedem. Tutaj to z wiatrem akurat będzie luks. Masz? Siedem. Idealnie. Dawaj jeszcze raz. Tak sprawdzimy. Jak przekątna się zgadza co do milimetra, to i wymiar musi być dobry. Masz? To przestał wiać. Dobra, baja. Czekaj, Łukasz, jeszcze teraz te lico musimy sprawdzić, bo żeśmy ustawiali, pykali go, to mogło się, wiesz. Jeszcze ustawimy sobie lico i jeszcze raz kontrolujemy. Weź ten sznureczek tam. Ja mam. Nie dotyka ci tu. No i dobra. Dawaj tam. Ten bloczka sobie puściliśmy. Tych nie ruszaliśmy. Dobra, bajeczka. Masz? Dobra, dobra, jeszcze raz wymiary kontrolujemy.
palimy po dwa papierosy, żeby nam to stanęło, bo teraz sznurka nie naciągniemy, bo to pójdzie, nie? Także jeszcze raz wszystko mierzymy. No to wiesz, tu dotknąłeś, tam dotknąłeś, to trzeba to sprawdzić. Ja wolę trzy razy sprawdzić. Niż raz dupczyć. Ale jak się przekąty zgadzają, to musi być gites, majonez. Masz? Tutaj jak widać 15,1, to naprawdę naciągnięta jest miarka. Aż się ręce trzęsą. Masz? Jest. Dobra. Teraz te długości jeszcze raz. Przekąta, ale jak się przekątem zgadzają, to już jest bajka. Spogiąłem w łapach. Masz? Bajeczka. Masz? Baja. Dobra. Jeszcze raz przekątna. Przemoc stanie jeszcze raz na środku. Dobra. Dobra. Aż mi się w palucha wyrżnęła. Taką specjalnie cienką kupiłem, żeby razem mniej waży, to i wiatr ma mniejszy wpływ na nią. Nie, weź prawo. Dobra, tutaj to z wiatrem jest, to jest bajka. No jak widać, tu jest to samo. Moja gitara. Tak jak wiesz, przypilnowane było wszystko to. Tylko teraz to ten grubość tylko nas konia robi, bo tak tu ustawiasz, wiesz, do tamtego bloszka i musi być, nie? Grubość tylko nas trochę konia zrobiło, musimy, ale to dosłownie widzieliście. Wszędzie o tą grubość tynku. No. Dobra. To se musi stanąć, zanim sznurki zaczepimy. Porobimy sobie jeszcze. Ustawimy te bloczki, bo to się nie obejdzie bez tego. Jest za duży wiatr. Także wszędzie sobie porobimy. No, jak to się nazywa? Wyleciało mi z głowy teraz. Później wam powiem, co to. I tak, u Stasia dosłownie ta sama sytuacja. Tylko wymiary inne. Przestało już tak mocno wiać przez chwilę. To jeszcze skontrolowaliśmy dla pewności. Trzeba ten dalekomierz kupić, bo to... Dobra, bo zaraz nas zablokują. Stasiu nie może żyć bez radia. I lecimy z pierwszą warstewką.
końca, do sznura. O, chwila bez wiaterku. Trzeba to ustawić. Chwila bez wiatru. Ustawiamy lico. Gdyby chciało do dołu jeszcze. W takim zabiegu kontrola. Muszę się rozebrać. I tak, u Stasia dosłownie ta sama sytuacja, tylko wymiary inne. Przestało już tak mocno wiać przez chwilę, to jeszcze skontrolowaliśmy dla pewności. Trzeba ten dalekomierz kupić, bo to dobra, bo zaraz nas zablokują. Stasiu nie może żyć bez radia. Lecimy z pierwszą warstewką. Nie miał.
końca, do sznura. O, chwila bez wiaterku. Trzeba to ustawić. Chwila bez wiatru. Ustawiamy lico. Gdyby chciało do dołu jeszcze. W takim zabiegu kontrola. Muszę się rozebrać. O, teraz cichutko. Dobrze, że się trafiają takie te momenty bez tego wiatru. Thank you.
niego. Pionik. I do sznur. Ale zawsze przy ustawianiu tego bloczka chwila ciszy się znajdzie, także. Kontrola. Kontrola jakości. Szumleczek mi wpadł. Maja. O. Teraz jest cisza. Można skontrolować. Bum, 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 bum. Bajeczka. Sznureczka. Teraz jeszcze mocniej naciągnę, tylko niech ta zaprawka złapie lepiej. Nie chcę go przeciągnąć. Tutaj sam wstawiłem. Tu zaparłem, nie? Bloczkiem. Stasiu, dawaj! No tak, najlepiej sobie przy takim wietrze chwilę spokoju wyczekać. Po prostu bloczka ustawić do linii, do sznura, wtedy jest tylko taki odcinek, ma wpływ wiatr na taki odcinek. No i tak. Teraz tak. Lecimy w tą stronę. Zameczek ścieramy. Jak dałbyś pędzla? Daj jeszcze grzebień i ten. Kielnie. Thank you.
Tutaj teraz ten sam temat, nie? Chwilę bezwieczną. Ustawiamy sobie sznurek. Teraz bez żadnych szans. Jakbyśmy z wiatrówki strzelali. Jak widać, da się. Pomimo wiatr. Wymaga to więcej. Więcej skupienia. Chwilę bezwieczne. Zależy mi na tym, żeby sznurek nie leżał na... Teraz bez żadnych szans. Przedniego olicujemy mniej więcej. No i poziomniczka. Dobra. Bez żadnych szans. Jest ok, jest alright. Przesadziłem za prawo. Teraz bez żadnych. Majeczka. Jeszcze kontrol. Jest ok.
zrób. O. Chłopaki leją chudziaka. Pielęgnacja. Beton musi być. W nocy było chłodno, bo jak przyjechaliśmy rano, to jeszcze podocieraliśmy te strumpki niektóre. Inwestor przyjechał. No, tu zamek nie pasuje. Widzicie, tego chcą zdobić. Tego przesuwa. A, jest na to sposób. Taki. Troszeczkę podebrać. O. Wypadło. Deszczu nie zamawiałem. Dzień dobry. Dzień Boże. Dzień Boże.
żadnych. No! Nie, spok. Proszę? Zaraz idę do... ustawię tego farfocla i... pogadamy, pobajerzymy. Bardzo ostry jest ten tyłek z tego pustaka. Także jak wpadnie do oka, to jedna rada. Nie trzeć, parę razy mrugnąć. To się rozpuści. A nie trzeć. Jak się zatrze, to jest niepotrzebny ból. Niepotrzebny ból. Można do okulisty wylądować. Gość. Teraz po wymurowaniu pierwszej warstwy bierzemy dopiero, sprzątamy to, co spadło i sypiemy piaskiem. Ktoś tam pisał, jak fundamenty murowaliśmy, że zapomnieliśmy piask. Nie zapomnieliśmy, nigdy tego piasku nie sypaliśmy przy fundamentie. Taki uszczerbek się trafił, ale to... ale to nie przeszkadza. Ta papa, ale to nic. Lepiej uciąć się, niż jakby miało być za mało. Jakiś wojskowy. Samolot.
Primavera. Primavera. Drugiej babie. O, właśnie mi sypo po oczach. Primavera. Przemek Beton. Jeszcze dosłownie ze dwa wiatra. Starczy będzie. No i tak, pierwsza warstwa wymurowana, piaskiem na razie nie sypiemy, z papy sprzątnęliśmy, elegancko zamiecione, ale nie sypiemy piaskiem, bo jak widzicie, Łukanio leje wodę, pozmywałby ten piasek, jutro, pojutrze będzie inwestor, no, lał wodą, nie, przez cały weekend, także nie ma sensu, bo to się zmyje. Przeczytam szybko na komentarze, odpowiem, bo zaraz bateria siądzie. Tomasz Bisko, witam Przemku, buduję ściany nośne, dom parterowy z itonga, beton komórkowy. Pytanie do Ciebie, czy odmiana 400 się nadaje na zewnętrzne ściany? Powszechnie stosowana to 600. Co o tym myślisz, brak dostępności 600? Pozdrawiamy, no powiem Ci, to jest ściana konstrukcyjna. Powinieneś uderzyć z tym pytaniem do konstruktora. Pozdrawiamy. Marek B. Kiedy zagęszczało się tylko wodą, zalewasz wszystko i czekasz aż siądzie. Pozdrawiamy. Też dobry sposób, tylko czasochłonny, no i wody trzeba, nie? Tom N. Witajcie, bardzo dobra robota. Chciałbym u mnie, żeby to tak szło. Pytanie, w jakich odległościach wbijacie patyki przy szalowaniu ławy? Co o metr? Pozdrawiamy. Sean Paul. Aż się przyjemnie patrzy na Waszą robotę. Pozdrawiamy. Mateusz Wejde. Emil, gdzie? Już z Tobą nie pracuje? Nie, nie, już ze mną nie pracuje. Pozdrawiamy. Good Father. Stasiu, bardzo dobrze sobie radzi. Masz mojego suba. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ryszard Nalepa. Witam i pozdrawiam ekipę. Mam pytanie, czy w Polsce nie macie łagodnych szerokości kolan 87 stopni? Bo widzę, że każdy robi łagodnie 2x45. Pozdrawiamy. No powiem Ci, ciężko dostać. Ciężko dostać. 2x45 jest spoko, nie? Nie razy 90, no po prostu jednej 90, lepiej 2x45 jest łagodnie. Łukasz R. Pozdrawiamy. Mister Ziemi zawsze mnie zastanawia, a jak coś się tam w kanalizacji zepsuje, to co później już po zbudowaniu? Pozdrawiamy. Trzeba będzie kuć i naprawiać. Patryk Kulka. Dlaczego ta woda do piasku na kanalizację? U nas na Słowację to nie robimy. Pozdrawiamy. Zagęszczamy w ten sposób wodą. Krzysztof Rosiński. Na jakiej głębokości od poziomu 0 wyznaczasz otwór przelewowy kanalizacji przez fundament? Prosta rachuba, nie? 3% spadku, czyli 3 cm na metrze. Jeżeli masz 15 metrów na przykład rury, no to będzie 15 razy 3, 4, 45 cm, tak? Dobrze mówię, dobrze mówię. 45 cm musi być niżej, bo inaczej Ci wyjdzie rura z ziemi, żeby zachować spadek. Gdzie to było?
Dlaczego ta woda? To było Grzegorz. Niezły patent z tą poziomicą. Jeszcze tylko zalać płytę i brudna robotą macie za sobą. Pozdrawiamy. Sugar 94. Mam 20 lat i to oglądam. Fajną macie ekipę. Pozdrawiamy. O, też bym chciał mieć 20 lat. Chociaż powiem ci, że się bardzo dobrze czuję. Botfili. Powiedz coś więcej o tym dystansie na poziomicy. Jak to zrobić? Pozdrawiamy. Jest taki temat, że zachowujemy 3% spadku, tak? Czyli na metr musimy mieć 3 cm. Jeżeli bym miał poziomicę metrową, robię dystans 3 cm. Przykładam, jeżeli mam poziom, wiadomo, że wtedy jest spadek. Wiesz co chodzi? Rura idzie pod skosem, tu dystans, tu poziomica.